Szanowni Państwo, rząd Platformy Obywatelskiej chce nam zafundować, jak Państwo wiecie, 12 tysięcy islamskich emigrantów. Ja powiem Państwu, że widząc te wszystkie obrazki, jestem przekonany, że to jest dopiero początek. No i w związku z powyższym musi się to skończyć w Polsce, tak samo jak w innych krajach Europy Zachodniej, to znaczy obozami dla tak zwanych uchodźców, a tak naprawdę dla emigrantów ekonomicznych. No i siłą rzeczy, jeżeli w Polsce mają powstać takie obozy, no to za chwilę powstanie pytanie, w których regionach. Ja chcę Państwu z góry powiedzieć, i to jest pytanie publiczne do Platformy, ale też chcę z góry powiedzieć, żadnych obozów dla islamistów w województwie opolskim. Jeżeli takie miałyby powstać, to po moim trupie. Chociaż Państwo wiecie, że w przypadku islamu to może brzmieć dość dosłownie i dla nich to pewnie nie jest żaden problem. Natomiast sprawa jest wyjątkowo poważna, dlatego od razu stawiamy, od razu warto mówić z góry. Bo ja wiem, że polski region to jest taki region, który ma, umówmy się, słaby lobbying. Można byłoby znaleźć bardzo wiele argumentów, żeby tutaj znalazły się takie obozy. Ba, słuchając wczoraj opolskich polityków w tradycyjnej rozmowie niedzielnej w Radiu Opole, miałem wrażenie, szczególnie tych polityków koalicji, że oni chętnie by się na to zgodzili. Że chętnie w Opolu, proszę bardzo, taki obóz. Po moim trupie, jeszcze raz chcę powiedzieć. I powiem teraz dlaczego. To znaczy tak, szanowni Państwo, tu nie trzeba wyważać otwartych drzwi, wystarczy sięgnąć do przykładów, doświadczeń innych państw. Ale zacznę od Izraela. Otóż bardzo ciekawa wczorajsza wypowiedź, niedawna wypowiedź premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, który powiedział, że nie przyjmie żadnych uchodźców. Ale nie to jest najciekawsze, że powiedział, że nie przyjmie żadnych uchodźców, ale najciekawsza jest jego argumentacja. Otóż powiedział, że nie przyjmie ich dlatego, że jego wywiad nie jest w stanie oddzielić ludzi potrzebujących od terrorystów. No, szanowni Państwo, jeżeli jeden z najlepszych wywiadów na świecie mówi, że nie jest w stanie oddzielić zwykłych potrzebujących od terrorystów, to ja zadaję pytanie, w jaki sposób zrobi to Polska? Polski wywiad, który przypominam, nie był w stanie upilnować dwóch kelnerów. To jest niemożliwe. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Po drugie, Francja. We Francji przecież, jak Państwo wiecie, ponad dekadę temu przetoczyła się taka sama dyskusja, jak teraz w Polsce. Powoływano się na solidarność, na to, że są potrzebujący i że trzeba ich przyjąć i że na pewno będą szanowali państwo, do którego przyjeżdżają. No i co dzieje się we Francji? Państwo bardzo dobrze widzicie. Zamknięte dzielnice, zero asymilacji ze społeczeństwem, brak szanowania prawa francuskiego, a osoby, które były ściągane jako uchodźcy, wśród nich głównie rekrutują się terroryści, a potem we Francji wchodzą tacy właśnie panowie, którzy kiedyś byli uchodźcami i strzelają, do czego popadnie w redakcji tygodnika, o którym Państwo bardzo dobrze wiecie. Takie same przykłady Wielkiej Brytanii, gdzie wybuchało metro. Geneza tych ludzi, bo brytyjskie media to śledziły, była dokładnie taka sama. Ale żeby tego było mało, to powołajmy się na przykład inny, Szwecji. Szwecja, otóż, szanowni Państwo, Szwecja to, jak Państwo wiecie, główny kierunek dla tych emigrantów, tak samo jak Niemcy. Z prostego powodu. Ponieważ Szwecja, tak samo jak i Niemcy, to są bogate kraje, gdzie jest bardzo duży koszyk świadczeń socjalnych. I to jest naturalny kierunek. I wiele lat temu Szwecja zgodziła się na to, aby przyjąć część tych islamistów i powstała tam bardzo duża grupa. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości Szwecji. Liczba przestępstw wzrosła 300%, liczba gwałtów 700%. Głównie w 70-80% są to wyznawcy islamu. No, szanowni Państwo, powiem szczerze, że nawet mnie to nie dziwi, bo jak Państwo wiecie, islam to, czy państwo islamskie to jest właśnie taka kultura, która gardzi kobietą, uważa kobietę za pod człowieka. To jest całkowicie odrębna nam kultura, z którą ja mam przekonanie osobiste, musimy walczyć. I podałem Państwu przykład. Izrael, Szwecja, Francja, Wielka Brytania. Niech ktoś mi powie, jaką mamy gwarancję, że w Polsce akurat będzie inaczej. W mojej ocenie żadnej. Słyszymy o solidarności. No nie, no to powiem Państwu, że są takie momenty, gdzie aż naprawdę mam ochotę walić kokpit w Sejmie. I to jest właśnie taki moment, kiedy wychodzi pani premier i mówi mi o solidarności. Solidarności, gdzie przypominam, ponad miesiąc temu opiekunowie osób niepełnosprawnych protestowali pod Sejmem. Nie zostali tam wpuszczeni, wykopani spod Sejmu, bo daje się im 510 zł na to, żeby co miesiąc przeżyli. Osoby, które nie są w stanie, muszą się zajmować cały czas swoimi dziećmi, bo nie są w stanie iść do pracy, nie są w stanie iść do innej pracy. Dostają 510 zł. I mówimy o solidarności. A z drugiej strony słyszymy na islamistów, proszę bardzo, 1500 zł miesięcznie. 1500 zł miesięcznie. Jak trzeba? Służba zdrowia, mieszkania. No szanowni Państwo, to wszystko stoi na głowie. Nie ma na coś takiego zgody. To nie ma na polskie dzieci niepełnosprawne, a na tych islamistów będzie? Tu dla nich 500 zł, a dla islamistów 1500 zł? To jest kpina.
To jest kpina. To jest kpina, a nie żadna solidarność. Idąc, szanowni państwo, do końca, trzeba powiedzieć wprost. Oczywiście nie wszystkie osoby, które tutaj przychodzą, to są terroryści, to jest oczywiste. Natomiast co wskazuje na to, że wśród nich są terroryści? Nie tylko wypowiedzi osób, które się na tym znają, tak jak premier Izraela, który trzyma siatkę wywiadowczą na Bliskim Wschodzie, ale wskazują na to obrazki, które obserwujemy. 70% mężczyzn w młodym wieku, wysokich. Gdzie są ich rodziny? Zostawili rodziny swoje, tak? Matki z dziećmi tam w krajach owładniętych wojną? To tacy honorowi ludzie? To niestety wiele wskazuje na to, że wśród tych osób po prostu są osoby celowo wypchane do Europy przez państwo islamskie. I że my to wszyscy to mleko będziemy musieli wypić. W mojej ocenie Polska nie powinna tego robić, bo za rozrost i powstanie państwa islamskiego jako tak wielkiej siły odpowiadają państwa Zachodu, które destabilizowały sytuację na wschodzie, walcząc z reżimem Asada, walcząc z Kaddafim. One doprowadziły do tego i niech one teraz wypijają to mleko, a nie przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Schulz, będzie nam groził, że jak nie przyjmiemy imigrantów, to grożą nam kary. No nie ma na coś takiego zgody. I chcę to dzisiaj jasno powiedzieć. Każda próba przyjmowania, tworzenia jakichś obozów w Polsce, ale szczególnie w Opolszczyźnie, będzie przeze mnie bardzo twardo i stanowczo blokowana. To chciałbym państwu przekazać. Czy są może pytania?